Hej, witajcie po raz kolejny w Rogue Legacy. Gdzie... sam już nawet nie pamiętam, na czym byłem. Ponieważ ostatni raz, kiedy uruchomiłem tą grę, to już minęło trochę czasu. Ale pamiętam, że mój rycerz teraz, którym gram, ma jakąś specjalną zdolność. Nawet nie pamiętam, co to tam w ogóle była za zdolność. Polegająca na tym, że używam jakiegoś takiego ni to magicznego, ni to jakiegoś tam miecza, który no, po prostu się pojawia znikąd i... aj. No i, no i plus tego mam też taką fajną... zdolność, że... wzywam wielki miecz, którym mogę atakować przeciwników. W szczególności chyba bossów. To jest najlepiej działa na bossów, tak myślę przynajmniej. Ale... czy tak jest, to kto to tam wie. W sumie najlepiej to tam na praktyce wychodzi. A nie tam na teorii. Ale tak czy siak, powinienem bardziej się kierować, tak myślę, w stronę miejsca, które mnie najbardziej interesuje, czyli sektora numer 3. Czyli strychu, czy czegoś w ten sposób, bo... albo schowka, nawet nie pamiętam, jak to się tam nazywało. Tylko pytanie moje brzmi, gdzie to tak ogólnie jest. Bo oczywiście, jak zwykle, wszystko się wyresetowało i jest wszystko na nowo. Plus tego jest dość ciekawa rzecz pod tym względem, że jak za każdym razem zabijam przeciwnika, to dostaję ogromną ilość many. Kurde. Są dwa punkty many, które dostaję. No jasny gwint, zaraz umrę, tak czy siak, bo... mam... nie umiem nadal sterować tymi... no! O Boże! Jest ciężko jednocześnie wciskać, kurde, gałkę, plus tego jeszcze ten cholerny kierunek w dół, plus ten... Jedna jedyna rzecz, która mnie tak naprawdę irytuje w tej grze, to te platformy, co trzeba uderzyć. Nie mam na nic. Jest przyciemnione, a tam mało ważne. Czy na coś mnie stać? Na nic mnie nie stać. Jestem biedny jak mysz kościelna. Życie, mana, armor minus 16. Dobra, nie ma co tam ten... raczej run też nie mam za bardzo co do wzięcia, jak dobrze kojarzę. Nie. No cóż. Mniej niż połowę straciłem, bo to 40% czy 50% jakoś tak jest. A już nawet nie pamiętam całe upgrade'y, ile co dawało. W sumie na barbarzyńców mogłem wziąć te miecze z ten, dające większą ilość życia po zabiciu przeciwnika. Ale teraz dopiero sobie o tym pomyślałem. Ach, kurde. Wyszłem w prawe całkowicie z tej gry. Celowałem. Miałem zamiar od razu jakoś polecieć w jego stronę, w stronę maga, żeby go zabić, no ale wyszło jak wyszło. Muszę się kierować na górę na pewno. Ale tutaj to nie jest ta góra, którą chciałbym, a tutaj nawet nie ma ten skrzynki, więc... No Boże, ten z tym. Dziwny kształt, no ale... jak już dają pieniądze, to wezmę. Skrzynia, pułapki...
O matko, to bogactwo. Normalnie. Pływam w złocie. Po tej skrzynce. Jest wejście na górę, jest wejście na górę, więc... Jest możliwość, że coś tu będzie. Ale... defeat all enemy. Da się zrobić, tylko kurde... To przeklęte działa. Dobra, wszystko leży. Teoretycznie wszystko. Skyruna, to chyba była to do latania, jak dobrze kojarzę. I znowu nie ma tutaj tego. Nie ma. Więc jedyne, co mogę zrobić, to albo ich zabić, albo dać sobie święty spokój z nimi. Nie dają mi całkowicie dużo tego życia, więc praktycznie czy wystarczy ogólnie coś mi dają z tego życia, oprócz tej dwójki. Raczej nie. Tutaj ten trochę złota. O, chyba znalazłem. Zaraz, czyli chcesz mi powiedzieć, że w tą stronę jest las, a do góry jest ten strych, czy... Ale jaja. Niezłe połączenie. Nie powiem. Ajajaj. Dobra, ten obraz nie jest zły. Tylko teraz muszę przeszukać cały strych. Ojej. Cały strych, żeby... O! Załatwiłem też przy okazji kulę. Chociaż ten plus. Ach! Sami przeciwnicy. Pieniądze zebrane, to jest zebrane. Faktycznie mogłem wziąć tą... zbroję... ten... krwawą zbroję, żeby sobie po prostu zdobywać życie za każdym zabitym przeciwnikiem, a nie liczyć na to, że te wyskoczą mi. O matko. Oś ty kurde. Dobra. Co tu mamy? Rękawi... Nie. Strażnika. Ten puklerz... no po prostu część na klatkę piersiową. Dobra. O, jest boss. Tylko kurde, nie mam wystarczająco życia, żeby go ubić. To jest trochę biedne. Ale muszę faktycznie następnym razem, jak będę miał tego... barbarzyńcę, żeby po prostu wziąć zbroję dającą mi życie. Siłą mam raczej taką w miarę, żeby ubić bossa. Kurde. No. Wszystko powinno być... A! Kula by mnie ubiła. Ej, ej.
83 życia. Może przy okazji też... Dobra, krytyk wszedł. To jest ten i jeszcze jeden blueprint. Rękawice Sky. Ha. Tylko, że za krótko siedzą, to jeszcze są upierdliwe jak trzeba. Nie ma opcji, żebym dał radę ich załatwić. Jak już z poprzednimi miałem kłopota ten. Kule się odbijają ileś tam razy. I wybuchają, ale... Raczej to nie jest wystarczająca ilość, żeby udało mi się przeżyć to. Musiałbym... Albo... Nie! Jak? Jedna kula przeszła koło mnie, a druga natomiast mnie trafiła? Coś tu chyba jest... Nie halo. Tak myślę. O, jest barbarzyńca. Królowa barbarzyńców. Więc biorem. Życie ci siłę walnąć. Jedno i drugie mnie stać, więc... Ty. Dobra. Teraz mam zamiar wziąć mój staw. Zszedło do 300. Ale chyba za każdym razem jak zabijam, to dostaję te. Dobra, zablokuj mi to. A ja idę spróbować stanąć do walki z tym... bossem u góry. Nie wiem, czy 300 będzie mi wystarczyć, ale... mam głęboką nadzieję. Dobra, co jest moim bossem? Hula! Ponce le Leone. Kurde, obróć duszę, jeśli możesz, kobieto. Więc chyba lepiej było wziąć, żeby mieć pancerz, niż ten. Bo... Bo Leon raczej... nie jest typem, co to... Nie. Dobra. No niestety, więc się pomyliłem co do tego, co do mojej teorii, ale mam kolejnego barbarzyńcę. Nie mam niestety punktów na ten. Przyślę fawy, mało ważne. Najważniejsze jest, żeby wziąć sobie to, co mi najwięcej da życia. Nie mam pieniędzy, żeby odblokować sobie tę zbroję. Pięknie. Dobra, to... To... Chesta muszę sobie też zmienić. Tego... Magia nie, zbroja tak, to ten... Dobra. Aha, Wziąłem tą? Wziąłem. Dobra. Jeszcze miecz. I powinno być w miarę okej.
ale ruszę się dopiero na niego w kolejnym odcinku. Więc do zobaczenia właśnie wtedy. Na razie i cześć.